Jest kilka miejsc w Piśmie Świętym, w których wspomina się pieniądze. Do bogatego młodzieńca powiedział Jezus: idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim i przyjdź i chodź za mną. Zapraszam Państwa do 11 oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, który właśnie uroczyście otwieramy w Garfield, New Jersey. W rekordowym czasie i przy rekordowo niskich kosztach powstał w Garfield, New Jersey nowy oddział Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej. To już 11, a 5 na terenie New Jersey. W sobotę 15 marca odbyło się uroczyste otwarcie z udziałem władz Unii. Wśród zaproszonych gości burmistrz miasta, lokalni politycy, przedstawiciele straży pożarnej, policji, większość z polskim lodowodem. Ponadto wielka rzesza członków naszej Unii. Wszyscy podkreślali, że to bardzo potrzebna placówka w tym miejscu. Oczywiście, że tak, ponieważ jest dużo Polonii, ludzie będą mieli łatwiejszy dostęp, co bardzo mi się podoba. Jest parking, że nie ma problemu z dostaniem się, jest wizualnie dostępny. W sumie ten tłum ludzi świadczy o tym, że był potrzebny. Oczywiście, że tak. I jeszcze, ponieważ się rozwijamy, potrzebujemy nowych oddziałów, żeby jak najszybciej i sprawniej pomagać naszym klientom, członkom i właścicielom Unii. O, bardzo potrzebne. Mieszkam w Garfield, jest mi bardzo, bardzo to na rękę. Oczywiście. A dlaczego? No dlatego, że jest blisko. Bo blisko, no. Nie zabrakło naszych Mirusińskich, którzy otrzymywali wspaniałe prezenty, tak jak zresztą wszyscy ci, którzy otworzyli nowe konta. Chcemy założyć konto, żeby nie mój mąż nie wyrolował, bo może nie swoje. Jednak najmłodszy najlepsze sobie spał. Miesiąc czasu. Najmłodszy członek tego oddziału. Byli też Amerykanie złaknieni polską sprawą. Zapewniali, że na pewno otworzą tutaj konto. Absolutely. I want to remortgage my house. And, you know, for the membership fee, it's more than worth it. I'm very happy they opened the Polish Slavish bank here. Były powitania, przemówienia. Każdy z Was, który jest członkiem Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, jest jednocześnie właścicielem tej instytucji. I proszę pamiętać, że jak my przynosicie swoje, korzystacie z naszych usług tutaj, to wspieracie Polonię. Bo nasze zyski, które Unia przeznacza, idą właśnie z powrotem na wsparcie Polonii w różnych formach. Także dziękujemy za te 32 lata poparcia, które Unia Kredytowa dostała od polskiej społeczności w Stanach. I liczymy na to, że właśnie tutaj w Garfield to poparcie będzie jeszcze większe. Zapraszam serdecznie do korzystania z naszych usług i życzę wszelkich sukcesów finansowych dla Was i dla Waszych rodzin. Dziękuję bardzo. Budynek poświęcono i to w dwóch językach. Thy kingdom come, thy will be done. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś. Jestem szczęśliwa, że mogliśmy ten oddział otworzyć. Na koniec każdy delektował się polskim jedzeniem. Najbardziej popularne są pierożki po tej decyzji. Ruskie pierogi, najbardziej popularne, a drugie miejsce zajmują gołąbki i kapusta z kiełbasą. Jednak nie wszystkim dane było celebrować. Dla wielu był to normalny dzień pracy. No ale cóż, tak już w życiu bywa. Kolejka się pcha. Ciężka praca. Tak jest. Proszę Panią tutaj w odpowiedzi. Natomiast ilość przybyłych ludzi pokazała, że otwarcie tego oddziału to strzał w dziesiątkę. A i Amerykanie patrzą na nas z podziwem. As the city manager of the city of Garfield, I can only tell you that we are absolutely ecstatic that the Polish and Slavic Federal Credit Union has chosen to establish their 11th branch here. So the Polish community has made itself known, heard, and in fact is a very, very vibrant part of the city of Garfield.